Przedstawię dla Was ćwiczenia w pozycjach bezpiecznych, ponieważ to niezwykle ważne, aby po przybyciu choroby bądź podczas zdalnej pracy, nauki, właśnie ćwiczyć w pozycjach bezpiecznych, żeby wrócić spokojnie do aktywności fizycznej. Pierwszą pozycją będzie ukłon japoński. Wszystkie pozycje, wszystko co pokazuję, są ćwiczeniami rozciągającymi. Zaczynamy od ćwiczeń rozciągających. Jak już wszystko rozciągniemy, rozluźnimy, wtedy dopiero będę Wam pokazywała ćwiczenia wzmacniające. Dopiero wtedy możemy przejść właśnie do wzmacniania naszego ciała. Dobrze. Ukłon japoński. Staramy się pośladkami dotykać pięt. Wyciągamy, tak, pozycję. Jak widzicie, staram się jak najdalej iść dłońmi do przodu, łokcie uniesione, ale barki zostawiam na swoim miejscu, wydłużam kręgosłup. Mam teraz ręcznik pod czołem. Jeżeli spokojnie kładziemy czoło na karimacie, pośladki nadal dotykają, pośladki są z piętami połączone, to zostawiamy to czoło na ziemi, ale jeżeli głowa wisi, bądź jesteśmy na czubku głowy, wtedy ten ręcznik się przyda. Dalej wyciągamy pozycję, oddychamy. Czujemy, jak brzuch, klatka piersiowa się porusza. Idziemy teraz na wydechu. Koci grzbiet, tak jak koty z rana, wyciągamy się i jesteśmy w klęku podpartym. Napinam delikatnie mięśnie brzucha, cały czas spokojnie oddychamy. Łokcie są delikatnie zgięte, szeroko palce u dłoni, dłonie pod barkami. Pamiętamy o plecach prostych. I w klęku podpartym będziemy wykonywać 10 razy. Na wdech ukłon japoński. Na wydech koci grzbiet i cały czas. Najlepiej, aby cały czas oddychać nosem. Dziesięć razy wykonujemy, to jest minimum, 10 razy minimum. To ćwiczenie wspaniałe, aby robić i rano, i pomiędzy pracą zdalną, wieczorem również. Tutaj pamiętamy, wydech i wdech, siadam. Jeszcze dwa razy. I w klęku podpartym jest mnóstwo ćwiczeń, które mam nadzieję, że kiedyś Wam pokażę, ale teraz przejdziemy już do innej pozycji.